Cel główny tego odcinka to ocena kondycji oleju po wyjątkowo długim przebiegu ponad 30 tysięcy kilometrów. Co ważne, ten przebieg został osiągnięty bez ani jednej dolewki oleju. To sprawia, że próbka idealnie odzwierciedla rzeczywistą kondycję środka smarnego po pełnym cyklu eksploatacyjnym. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem dzisiejszego odcinka ponownie będzie Renault Arkana z silnikiem 1.3 o mocy 140 koni mechanicznych, rocznik 2023. To już szósty etap badań tego egzemplarza. Poprzednie 5 pojawiły się w odcinkach numer 168, 207 oraz 208. Dzisiejszy materiał stanowi zatem kolejną część długofalowego eksperymentu, w którym monitorujemy jakość oleju silnikowego w dłuższym okresie eksploatacji. Cel główny tego odcinka to ocena kondycji oleju po wyjątkowo długim przebiegu ponad 30 tysięcy kilometrów. Co ważne, ten przebieg został osiągnięty bez ani jednej dolewki oleju. To sprawia, że próbka idealnie odzwierciedla rzeczywistą kondycję środka smarnego po pełnym cyklu eksploatacyjnym. Taka sytuacja w codziennym użytkowaniu to raczej wyjątek, a nie reguła, tym bardziej cenne będą wnioski z badań laboratoryjnych. Przechodzimy do przesyłki. W środku znajdują się dwie próbki, jedna świeża oraz jedna przepracowana po przebiegu 31 tysięcy km. Mailowo został przesłany również krótki opis, pełen ciekawych informacji, oto jego fragmenty. Wyróżnikiem tego odcinka będzie olej, który pracował w trybie Long Life z przebiegiem aż 31 tysięcy km między 90 a 121 tysięcy km przebiegu samochodu. Nie było dolewek, nie było dodatków, samochód jeździ głównie po drogach krajowych i autostradach. Próbka zużytego oleju została pobrana w ASO, dołączam również olej świeży, oryginalny rekomendowany przez Renault i Dacia, Castrol RN17-5W30. Autor wiadomości podkreśla również, chciałbym, aby wyniki zostały odniesione do innych olejów, które także pokonały dystans minimum 30 tysięcy km bez dolewki. Tylko wtedy porównanie będzie miało wartość poznawczą. Uwzględniając to wszystko, stawiamy kolejny krok. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 67,7 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 12,0 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 175. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Bardzo dobra zgodność. Podobną sytuację obserwowaliśmy w poprzednich etapach badań z Castrolem w tej klasie lepkościowej. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 66,9 mm kwadratowy przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,3 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 162. Liczymy zmiany procentowe. W wyniku eksploatacji lepkość nieznacznie zredukowała o kilka procent. Bardzo ładne wyniki, brak niepokojących sygnałów. Z punktu widzenia parametrów lepkościowych wynik imponujący. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy bibuły wewnętrznej R2D. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Niewielka średnica w zestawieniu z bardzo ciemnym i gęstym środkiem świadczy o silnym zagęszczeniu oleju i wysokim nasyceniu zanieczyszczeniami. Przy tak dużym przebiegu brak wyraźnej strefy dyfuzyjnej sugeruje zużycie pakietu dodatków i utratę zdolności rozpraszania zanieczyszczeń. W ramach ciekawostek można porównać ten wynik z sąsiednim po zdecydowanie niższym przebiegu. Volkswagen 0W20 po 9000 km, która wygląda zdecydowanie inaczej. Plama dla Castrola pokazuje wyraźne oznaki przeciążenia oleju, mogące sugerować konieczność zdecydowanego skrócenia interwału wymiany w przyszłości. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni obserwujemy bardzo mocne zmiany, mocna degradacja dodatków. Fajnie widać różnicę w stosunku do poprzednich etapów, gdy występował 5W30. Zanieczyszczeń bardzo dużo, stopień sulfonowania, nitrooksydacji, oksydacji bardzo wysokie poziomy. No generalnie nie wygląda to dobrze. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy bardzo niską wartość, 57%, czyli wynik bardzo kiepski. Decyzję o zmianie interwału poddaję pod dyskusję. W moim odczuciu przedział 10 do 15 tysięcy km to jest absolutny maks w tym przypadku. I teraz jeszcze porównanie do innych long life'ów, rozumianych jako przebieg powyżej 25 tysięcy km, bez dolewek, bez żadnych wątpliwości co do pochodzenia próbek itd. Są to odcinki numer 94, 115, 123, 198, 228 i dzisiejszy. Wyświetlam, co to były za przypadki, jakie przebiegi, jakie wyniki. Analizując syntetyczny miernik końcowy, wszystkie wyniki mamy poniżej 80%, czyli poziomu przyjętego jako punkt graniczny do wymiany oleju. Wynik dla dzisiejszego oleju jest najniższy, bardzo blisko tego z odcinka numer 123. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!